Diabeł, postanawiając sprawdzić, kto z polityków Donald Tusk, Andrzej Duda czy Jarosław Kaczyński najlepiej wytresuje kota, zawarł z nimi zakład. Po roku wraca, by ocenić wyniki. Najpierw odwiedza Tuska. Widzi Tuska szczupłego z wystającymi żebrami, obok niego spasiony kot, który ledwo się rusza. Co ty z nim zrobiłeś, Donaldzie? Zapytał diabeł. Nieważne, jak wygląda diable. Zobacz tylko, co potrafi. Tusk wyciąga rybkę i mówi: kici, kici, mruczek, przynieś mi gazetę. Spasiony kot leniwie podnosi się i wykonuje polecenie. Następnie diabeł odwiedza dudę. Znajduje go w podobnej kondycji co Tuska, a kot jeszcze bardziej spasiony. Diabeł pyta Dudę: "Andrzeju, czemu ten kot jest taki spasiony?". "Nieważne, diable, jak wygląda, zobacz tylko co potrafi." Duda wyjmuje z te karmy i mówi: "Kici, kici, puszek, pokaż jak potrafisz tańczyć." Kot, choć ociężały, zaczyna tańczyć. Ostatnim przystankiem diabła jest dom Kaczyńskiego. W przeciwieństwie do pozostałych, zastaje go dobrze odżywionego, siedzącego wygodnie w fotelu, a kot tak wychudzony że go prawie nie widać. Czemu ten kot jest taki wychudzony, a ty przytyłeś z 30 kilo Jarosławie? Yy... Zapytał Kaczyńskiego: Diabeł. Nieważne jak wyglądam ja i kot diable. Patrz tylko, co potrafi. Kaczyński wyciąga rybkę i zamiast dać ją kotu, zaczyna jeść na jego oczach. Diabeł patrzy zdumiony, a wtedy kot odzywa się ludzkim głosem: Jarek, proszę, daj rybkę! <noise> Donald Tusk umiera i trafia do nieba, gdzie spotyka świętego Piotra. Witaj w niebie, Donaldzie. Zanim tu zamieszkasz, mamy mały problem do rozwiązania. Nie jestem pewien, co z tobą zrobić. Mówi święty Piotr. Jak to co? Wpuśćcie mnie. Odpowiada Tusk. Chciałbym, ale musimy postępować zgodnie z zasadami. Spędzisz jeden dzień w piekle i jeden dzień w niebie. Potem zdecydujesz, gdzie chcesz spędzić wieczność. Serio, już wiem, że wolę niebo. Upiera się Tusk. Przykro mi, ale musimy trzymać się reguł. Święty Piotr odprowadza go do windy, i Tusk zjeżdża w dół. Prosto do piekła. Drzwi się otwierają, a tam golfowe pole, na którym widać wszystkich jego dawnych kolegów z polityki. Wszyscy wyglądają na szczęśliwych. Bawią się świetnie, zbiegają do Tuska, witają go ciepło, wspominają stare czasy. To był dobry czas, kiedy razem rządziliśmy. Śmieje się jeden z kolegów Tuska. Potem grają razem w golfa, a wieczorem zajadają się kawiorem i winem. Przychodzi do nich szatan, który okazuje się być bardzo sympatyczny, tryska humorem. Donald. Jak miło cię widzieć w tak dobrej formie. Żartuje sobie szatan. Nie wiedziałem, że w tym piekle jest tak fajnie. Mówi Tusk, który bawi się znakomicie. Po wielu godzinach wspólnej zabawy nadszedł koniec dnia. Tusk wchodzi do windy, która tym razem jedzie do nieba. W niebie spędza dzień kacząc, chmurki na chmurkę, śpiewając i grając na harfie. Jest przyjemnie ale mniej ekscytująco niż w piekle. Gdy wraca święty Piotr pyta No i jak Donaldzie, co wybierasz? Nigdy bym nie przypuszczał, że to powiem, ale piekielna impreza była znakomita. Przepraszam, ale wybieram piekło. Tak więc zjeżdża z powrotem do piekła, ale tym razem drzwi otwierają się na pustynię pełną śmieci. Jego przyjaciele zbierają odpadki wyglądając nieszczęśliwie. Nie rozumiem, wczoraj było tu tak pięknie, a teraz co się stało? Pyta zdumiony Tusk, szatan klepie go po ramieniu, uśmiechając się szeroko. Wczoraj była kampania wyborcza, a dziś już po wyborach, Donaldzie. <tuszy> Tusk mówi do Korwina i Kaczyńskiego. Te patrzcie, diabeł tam idzie. Ciekawe, co on od nas chce. Mam nadzieję, że przyszedł po ciebie za te wszystkie kłamstwa, Donaldzie odparł Kaczyński. Diabeł podszedł bliżej i rzekł. Nie wezmę was do piekła, jeśli przyjedziecie do mnie na spotkanie jakimś pojazdem, a potem wykonacie moje specjalne polecenie. Korwin, zawsze gotów na ekonomiczną jazdę, przybył na lekkim miejskim rowerze. Kaczyński, nie rezygnując z klasy, pojawił się w luksusowym czarnym samochodzie. Tusk. Cóż, Tusk nie przyjechał w ogóle. Diabeł, nieco zaskoczony brakiem tuska, ale zdecydowany kontynuować, ogłosił: Trudno, zaczynamy bez niego. Waszym zadaniem będzie tak mocne kopnięcie waszego pojazdu, aby się rozleciał na kawałki. W przeciwnym razie zginiecie i traficie do piekła. Korwin z lekkim wahaniem, ale z determinacją, podszedł do swojego roweru, wymierzył i kopnął. Rower. Jak na lekką konstrukcję przystało, elegancko rozpadł się na części pierwsze. Korwin, zadowolony z siebie, odszedł na bok, przekonany o swoim bezpieczeństwie. Następnie wszystkie oczy zwróciły się na Kaczyńskiego. Jarosław, spoglądając na swój samochód, zaczął intensywnie myśleć nad strategią, jak podejść do zadania. W tym momencie, zauważając coś w oddali, Niespodziewanie zaczął się śmiać. Czemu się śmiejesz, Jarek? Zaintrygowany zapytał Korwin. Te patrz. Kaczyński wskazał ręką w dal. Tusk czołgiem jedzie. <słuch> Sławomir Mencen miał w domu papugę, która ciągle powtarzała: Precz z Tuskiem i Kaczyńskim! Precz z Tuskiem i Kaczyńskim! Ktoś z sąsiadów podkablował i niedługo do Mencena puka policja. Dzień dobry, policja. Dostaliśmy wezwanie, że pańska papuga obraża naszych polityków. Proszę pokazać papugę. Menzen przynosi klatkę z papugą. A ta już od progu drzesie. Precz z Tuskiem i Kaczyńskim. Policjant upomina Mencena. Jeśli to się będzie powtarzało, to będziemy musieli uśpić papugę, a pana wsadzić do więzienia. Dobrze, to się już nie powtórzy, panie policjancie, odparł Mencen. Po wyjściu funkcjonariuszy Mencen prosi papugę. Słuchaj, papuszko, nie mów tak więcej proszę, bo mnie zamkną, a ciebie uśpią. I po co nam to? Kilka dni spokoju, ale papuga sobie przypomniała i znowu zaczęła swoje: Precz z tuskiem i Kaczyńskim! Precz z tuskiem i Kaczyńskim! Na całe gardło. Na drugi dzień Męcen dostał wezwanie do sądu na rozprawę. Papuga jako dowód rzeczowy. Męcen poszedł więc do spowiedzi powiedzieć księdzu, co mu leży na sercu, a ksiądz mówi. Słuchaj, synu, ja mam też papugę, która mówi i jest podobna. Na czas rozprawy podmienimy papugi i nikt się nie skapnie. No i jak uradzili, tak zrobili. Dzień rozprawy Męcen z księdzem podmienili papugi i Męcen leci do sądu z kościelną papugą. Sędzia mówi: proszę wnieść klatkę z papugą. Klatka z papugą wniesiona, ale papuga nic, nie odzywa się słowem. Wkurzony Kaczyński, który siedział na ławie oskarżycieli, pyta. Czy papuga mówiła precz z Tuskiem i Kaczyńskim? Papuga nic. Tusk, który również siedział na ławie oskarżycieli, podpowiada. Precz z Tuskiem i Kaczyńskim. Mów przecież, tak mówiłaś. Kaczyński znów zachęca papugę. Precz z Tuskiem i Kaczyńskim. Mów, bo cię wypatroszę. Nagle papuga zawodzi kościelnym głosem. Słuchaj, Jezu, jak cię błaga lud. Przyjeżdża Tusk z wizytą do papieża. Jest miło i sympatycznie. Papież pytam: A jak tam u was po wyborach? Wszystko w jak najlepszym porządku, ojcze święty. Wyborcy zadowoleni, szczęśliwi. Mówią, że takiej Polski chcieli. Ojciec święty pokiwał głową, uśmiechnął się i pokazał Tuskowi sześć palców. A jak tam u was z bezrobociem? Zapytał papież. Doskonale, ojcze święty. Jest tak dobrze, że młodzi ludzie już zaczynają wracać do kraju z emigracji. Zarobki super, pracodawcy gwarantują doskonałe warunki zatrudnienia. Ojciec święty znów pokiwał głową, uśmiechnął się i pokazał Tuskowi sześć palców. No, a co w szkolnictwie? Wspaniale. Minister sprawdził się doskonale. Dzieciaki zadowolone chcą nawet w sobotę i niedzielę chodzić do szkoły. Ojciec święty pokiwał głową, uśmiechnął się i znów pokazał sześć palców. Wizyta się zakończyła. Tusk wrócił do Polski i do swoich obowiązków. Jednak sprawa pokazywania sześciu palców nie dawała mu spokoju. Wybrał się więc do prezydenta i pyta: Andrzej, słuchaj, byłem u papieża, opowiadałem mu co w kraju, a ten na każdą moją odpowiedź pokazywał mi sześć palców. Co to znaczy? Jak to, ty katolik i nie wiesz, że chodzi? O szóste przykazanie nie cudzołóż? Nie cudzołóż? A jak to się niby ma do mnie? A co miał powiedzieć? Nie pierdol? <grystanie> Pewnego wieczoru Donald Tusk słyszy modlitwę swojego synka. Boże, pobłogosław mamusie, tatusia i babcie. Do widzenia dziadziu. Uznaje, że to dziwne, ale nie zwraca na to szczególnej uwagi. Następnego dnia dziadek umiera. Jakiś miesiąc później Tusk ponownie słyszy dziwną modlitwę synka. Boże, pobłogosław mamusię i tatusia. Do widzenia babciu. Następnego dnia babcia umiera. Tusk jest nie na żarty przestraszony. Jakieś dwa tygodnie później słyszy pod drzwiami syna. Boże, pobłogosław mamę. Do widzenia tatusiu. Tusk prawie w stanie przed zawałowym. Następnego dnia idzie do pracy wcześniej, żeby uniknąć ruchu ulicznego. Cały czas jest jednak spięty, rozbity, rozkojarzony, spodziewa się najgorszego. Po pracy idzie wzmocnić się do pubu. Do domu dociera koło północy. Od progu przeprasza żonę. Kochanie, miałem dzisiaj fatalny dzień. Miałeś zły dzień, miałeś zły dzień ty. A co ja mam powiedzieć? Listonosz miał zawał na progu naszych drzwi.